Witam was w kolejnym odcinku z The Settlers 2 dziesięciolecie. No i pięknie, skończyło się na tym ostatnim, że trochę tutaj im wlazłem w teren, ale to było zamierzone i wszystko wyplanowane, żeby nie było. Musiałem się dostać do tego złota, po prostu musiałem. I tak w ogóle wydaje mi się, że ja chyba nawet tutaj tą mennicę wybuduję, chociaż nie wiem, czy to nie jest zbyt ryzykowne. Ale na razie oni woja nie mają, jeszcze. Tymczasem ja też się trochę wypaliłem z woja. Chyba, że... nie, jeszcze nie przyjdą. Potrzebuję więcej woja po prostu. Tak, no nie mogę na razie atakować. Chyba, że oni mnie zaatakują pierwsi, albo jeżeli będą produkować żołnierzy. Tak, bo to cholerne żelazo. Ale wiecie co, ta katapulta mnie trochę denerwuje. Kurczę, no chciałbym zaatakować, chciałbym, ale nie opłaca się. Te złoto jest w ogóle tak daleko od wszystkiego, będą musieli tyle tego poprzenosić. Powiedzmy, że ja tą mennicę tutaj wybudowałem? Nie. To powiedzmy, że ja ją wybuduję tutaj. Gdzie ona była? Tu. To będzie chyba najlepsze wyjście, tak w połowie, nie? Że węgiel doniosą tu, złoto tu i wszystko będzie w porządku. Tutaj nie bardzo mi się opłaca, bo w każdym razie złoto byłoby blisko, ale niestety węgiel byłby daleko. I to tak się trochę nie zgrywa. Dobra, jak tam stoimy z żarciem? Zboże się kończy, kurczę. A może dlatego, że... nie, te farmy pracują. A mam ich 6. Czyli 2 młyny. Czy ja mam tu gdzieś jakąś farmę osób wybudowaną? Nie wydaje mi się. Ale browar też bierze dosyć sporo. Nie wiem, czy mi się to uda jakoś... tu jeszcze jedną farmę walnę. Zawsze to jakieś wyjście. Mam w ogóle kosy jeszcze? Mam 3. Tutaj będę szła jakąś farmę walnąć. Tylko nie chcę hatrybakę na razie rozwalać. Właśnie to mnie wkurza. Tutaj mógłbym spokojnie tą farmę postawić, tyle że koszary stoją. A jeżeli postawię tutaj farmę, to mógłbym tutaj... o cholera. Co to ma być? Nie ma takiej opcji. Tutaj kat... kiedy oni to tu wystawili? No z takiego bliska to już nie ma bata, żeby nie trafili. Zobaczmy, mają tutaj wojo, widzę. Tylko nie wiem, czy tutaj podochodzili, czy nie. Oni wszędzie tu katapulty stawiają. Nie, kurczę. I rozwalili mi to. Co teraz? Nic nie zrobię. Chyba, że... o. W sumie tak też można, tyle że... no właśnie. O nie? Już od razu dwie. Co to miało być? Skąd przyleciał ten drugi pocisk? Stąd? To katapulta przy katapulcie. Jak tam w ogóle mam się przedostać? Panowie! Tak się nie robi. Nie, tak dobrze, że ten spichlerz tutaj wstawiłem. Tylko, że gdzie wy kurna idziecie? Ja was tutaj nie potrzebuję już. A tutaj przyszedł jeden. Ile oni tutaj węgla i żelaza mają? Kurczę. Tak, muszę ich odepchnąć, tyle że moim głównym celem jest tam portal. Ja bym się tutaj za bardzo tam w nich nie wbijał, a że ich odciąłem od złota, no to teraz będzie z górki. Tylko potrzebuję więcej żołnierzy, niestety. Dobrze, że sobie tą drugą hutę i kuźnię wybudowałem. Teraz żelazo niestety będzie szybciej zużywane. Mam nadzieję, że te dwie kopalnie podołają. A dlaczego ta nie pracuje? Nie no, nie mówcie mi, że już się skończyło.
Panie! Żelazo wam się skończyło! Kurde, coś mi się wydaje, że faktycznie tak jest. A tutaj... Może tu bym mógł te kopalnie sobie postawić, tyle że zawadza mi ta strażnica trochę. Tutaj tą wieżę muszę postawić. No, jeśli chodzi o rozwój, to na razie stagnacja niestety. Monety już powoli są, ale tutaj muszę... O, jest pełny, dobra. To tutaj poproszę złoto. Dobra, jak już żołnierze mają chodzić, to na pewno nie tu. Tylko do tamtego spichlerza. Tak, dobra. Was też muszę tam wysłać. Tutaj mamy żelazo wszędzie, dobra. To tutaj sobie jeszcze dwie dodatkowe kopalnie postawię. A oni tu już koszary. Czy oni doniosą tutaj te dwie deski? Gdyby ten budowniczy się postarał, to szybciej postawi tą wieżę, bo ja już tutaj mam od razu. Znaczy, nie do końca mam. A teraz tu przyjdą żołnierze. Tak myślałem, że to już się skończyło. Tak, trochę mało tego żelaza tam było, jakby nie patrzeć. Tutaj żelazo mi się kończy, dlatego potrzebuję tej kopalni na dole. A jak stoimy z żarciem? Oczywiście brakuje, zboża brakuje, żarcia brakuje, wszystkiego brakuje. Dobra, wiecie co? Nie będę się z tym bawił, tylko tutaj od razu postawię tą farmę i może tutaj jeszcze jedną. Chociaż może tu dalej. O! Kosy mam dwie, idealnie dwie, dobra. Wieża strażnicza jest, dobra, czyli będę szybszy. Oczywiście moja wieża jest zbyt daleko katapult. Wkurza mnie to, że tutaj są aż trzy. Tutaj już mamy generała pierwszego. Niestety tutaj już nic więcej nie wybuduję. Dobra, nie stawiam tutaj dalej kopalni, bo nie wiem, co się będzie działo. Czy jakbym tutaj katapultę postawił, czy ona by dostrzeliła tak daleko? Kurczę, bo nie wiem, ile terenu zajmie strażnica. Bo dobra, jeszcze się wstrzymam. Noście, noście monety, mości panowie. A ja bym już zaczął się tutaj chyba rozwijać bardziej. Zacznijmy sobie od koszar. Tak, żarcia brakuje. Wróć. Żarcia brakuje, bo postawiłem trzy kopalnie złota. Chyba będę musiał trochę zwolnić z tym. Jak stoimy ze złotem w ogóle? No, 5 sztuk. Ale mi węgla będzie brakować, to wiecie co? Zatrzymajmy może te kopalnie, jedna w zupełności wystarczy. Bo tego żarcia mi będzie cały czas brakować. A ja chyba ten browar też już wstrzymam na moment. Chyba, że jak te farmy... Tak, przyjął ziemię. Chyba, że jak te farmy wybudują, to może jakoś będzie nadwyżka, zobaczymy. Tutaj sobie też rozbudowali, patrzcie państwo. Nie, więcej nie potrzeba. Dobra. Tyle wystarczy, żeby się tutaj bronić. Żeby mi tylko tutaj gdzieś tej katapulty hędożonej nie postawili. Bo inaczej się wkurzę. I to solidnie. Oni mają żołnierzy, kurczę, no przez te durne kopalnie żelaza. Gdybym mógł tam coś zająć, bo tutaj jest... To są chyba koszary, mi się wydaje.
Tu jestem za daleko, zdecydowanie. Kurde, wiem, że najpierw żołnierze z tej wieży wyjdą. Ale to nic, to nic. Chociaż moment. Dajmy trzech. Tak, wyjdą z tej. Macie wszyscy siódemkę, macie siódemkę, dobra. Tutaj jeszcze dwie monety poproszę. Nie dam im tutaj przechodzić od razu. Zajmę wieżę i rozwalam. Żeby tracili jak najwięcej kamienia. Bo ja żołnierzy raczej tutaj nie stracę. A oni jak najbardziej. I rozwalamy. Takim sposobem mogę też sobie więcej generałów narobić. Na przyszłość. Także spoko. Spoko opcja. Tutaj jeszcze nie skończył, ale zaraz to zrobi. Dobra. Szary gotowe tutaj pewnie. A nie, idą szeregowcy. Dobra, co spoko. Myślałem, że pójdą generałowie. Dobra, a jak wstrzymałem te dwie kopalnie, to żarcia nadal brakuje. Ale już widzę nadwyżka, jeśli chodzi o zboże. Budynek obsadzony. Teraz co by się stało, gdybym... O, co to było? Co tutaj było? Ktoś tutaj stocznię budował. I coś mi się wydaje, że ja chyba też będę musiał ją wybudować. He. Nijak mi to na rękę nie jest, ale widzę, że nie mam wyjścia. Znowu będę musiał statki używać. Tak, budujcie, budujcie. Śmiało, śmiało. Marnujcie ten kamień. Mi tam wszystko jedno. Poza tym, że oni mają tyle żelaza, to ja muszę im to uszczuplić wszystko jakoś. No, donoście tego złota, co jest grane. A no tak, bo wy stamtąd nosicie. Tak, nie znaleziono surowców, no, domyślam się. To pewnie ta na górze. Dobra, chwila, żeby tutaj nie było znowu za dużo. Na razie wystarczy. Dobra. Młyn, strażnica, piekarnia, nie ma katapulty, ale ja i tak tutaj się wbiję. Dobra, czterech niech będzie. A, teraz stąd wyszli, dobra, spoko. Trochę powalczymy. Dam im nauczkę, że chcieli to złoto mi tam zająć. W ogóle jakby nie patrzeć, gdzie oni mają ten ratusz? Chyba kawałek dalej. Dobra, jak tam idzie moim żołnierzykom? Udało się im, ale jedna katapulta została. Wystrzeli chociaż jeden pocisk? Dawaj. Dawaj, strzelaj. Chyba nie chce. Jest nieśmiała. Ale tą strażnicę to ja bym też rozwalił chętnie. Pośle się jednego. Tak, tutaj przyszedł jeden szeregowy, ale nie opłaca mi się tutaj monet wprowadzać. Co jest? Aha, ten mój. Już się wystraszyłem. Ale wiecie co? Zrobiłem im przysługę. Zobaczcie, ile terenu im zwolniłem. Dobra, ta nieszczęsna kopalnia. A jak tam węgiel? Węgiel jeszcze jest produkowany. Właśnie, kamień. 82 sztuki. No żarcia mi brakuje, więc jednak tej kopalni kamienia bym nie budował. Coś mi się wydaje, że mi za chwilę drewna zacznie brakować. Czemu ci leśnicy? Zaraz, zaraz. Aha, bo ja tu mam dodatkową chatę. A nie, to dobrze. To dobrze, że jest dodatkowa. Myślałem, że mi tu leśnika brakuje. Wędek już nie mam. Kurczę, a przydałoby się tutaj jeszcze jeden rybak. Wiecie co? Bo ja chyba tak czy siak... Tak, mam jeszcze, dobra.
Weź mi, mości panie, masz wędki zrobić. Jedną właściwie. Tutaj obsadzone, tutaj zaraz sobie port wybudujemy. I zobaczymy, co oni tam robią. Aha, jednak mają statki, no ale tutaj już się raczej nie rozbudują. Wytworzono wędkę. A mogę tutaj zaatakować, patrzcie. Tutaj w sumie też zaatakuję, a co? Nie będą tutaj węgla sobie wydobywać. Jak tutaj szeregowy poszedł. Skąd on poszedł w ogóle? Nie, no stamtąd? Budynek przejęty. Ja to zrobiłem tak, ale no, udało mu się. Z jednym HP. Ja to po części zrobiłem dlatego, żeby móc po prostu stąd żołnierzy wywalić, no bo... Po co ich mam tam trzymać? Stąd w sumie też już mogę wywalić. Teraz się mogą rozbudowywać do woli. Chociaż... Trzeba im te kopalnie rozwalić. Tutaj, o, jeszcze dojdzie. Dobra, to idź tam, mości panie, zajmij to jeszcze. Tutaj mają ratusz, a! Nie no, ja myślałem, że jest gdzieś dalej. Tutaj sobie port już budują, kurczę, nie podoba mi się to. Masz radę. Macie tu jeszcze jakieś katapulty? Łoż dwie. Nie, ja tam nie ryzykuję. To, że im produkcję rozwaliłem, to jak najbardziej na plus. Będą musieli to odbudować. Będę miał trochę spokoju. Tak, a jeśli chodzi tutaj o żołnierzy... Właśnie, jak tutaj posłałem? 41! Może być. Tak, przejął moje ziemię. Bo oni cholera się tutaj już tak rozbudowali do tego stopnia, że ja już nie mogę. Tutaj muszę stocznię postawić. Tutaj by mi się jakaś produkcja drewna przydała. I chyba też ją zrobię. Leśnik, leśnik. Tutaj drewal i tutaj też drewal. Skoro już przy tym jesteśmy, spichlerz, kurczę. Nie no, do portu tutaj będą zanosić, co nie? Ja może tutaj ten jeden tartak zrobię. Żeby już tu deski były na miejscu. Jakbym potrzebował jakieś koszary wybudować czy coś, to już będą. No i przy okazji ten będzie mieć deski, żeby nie musieli nosić tak daleko. Dobra, czyli to miejsce mam zabezpieczone na jakiś czas. I wkurza mnie właśnie to, że oni tutaj sobie stocznie wszędzie budują. Jak przyjdzie co do czego, to ja nie będę miał gdzie tego swojego portu wybudować. A muszę się przecież dostać do portalu. I teraz pytanie. Czy ja mogę się na tej ich wyspie w ogóle rozbudować? Bo ja tego jakoś nie widzę. Jak oni w takim speedzie są w stanie już tutaj sobie kolonię zrobić, no to będzie ciężko. A właśnie, jak z żarciem stoimy? Zero, oczywiście. Że zero. Wszędzie zero. Ale... Jest nadwyżka zboża. Ale w sumie i tak bym nic więcej nie budował. Na razie to zostawię. Jak to przejął znowu? A strażnicę sobie wybudował. A gdybym tak... Nie sądzę, żeby to zadziałało. To jest raczej wyspa całkowicie. Chciałem tutaj sobie postawić jakiś budynek wojskowy i ich tam zaatakować, ale to raczej nie da rady.
Nie znaleziono surowców chata myśliwego. Tak, tu tylko parę zwierzaków było. Port gotowy, czyli kolejny magazyn. Znowu? A, no tak. Teraz jak najszybciej mi tą stocznię tutaj wybudujcie. Znowu? Boż ty skubaj. Zobaczcie jak blisko znowu to budują. Wkurza to jak cholera. Ale ten ratusz by trzeba by im rozwalić, ale za daleko jestem niestety. Kurczę, mieli tą wieżę tutaj, mogłem... Ale nie, bo katapulta by mi zestrzeliła to chyba. Chociaż nie, gdzie ta wieża stała? Tu gdzieś chyba. Ja chyba by nie dostrzeliła nawet. Ale wolałem nie ryzykować. Jeszcze ten kamień, kurczę, kamień. Tutaj proszę tego nie trzymać. W sumie jak tam jest port już. Ale nie, w tym swichlerzu najlepiej jakby to trzymali. Chociaż nie, w porcie tam chyba prędzej bym potrzebował. Dobra, to zróbmy tak. Niech trochę tego kamienia wywalą. Oho. Trochę więcej żarcia zaczyna przybywać. To dobrze. Brawo, tu od razu na statki trzeba zmienić. I buduj mości, panie. Patrzcie, nie budują tego przy granicy, tylko tutaj. Naprawdę chcą jak najgęściej to wszystko budować. Uuu, tu katapulta! Nie, gościu, nie dostrzelisz tak daleko. Nawet się nie łudź. Tutaj sami generałowie mi przyszli. No tak, bo jednak już trochę bliżej granicy podeszli. No i gdzie jest ten stolarz? Ten jest od stoczni. Idzie. Czy tam cieśla? Stolarz, cieśla. Na jedno wychodzi. Jeden i drugi z drewnem robi. Kopalnie węgla się skończyły. Niefajnie. Trzeba budować nowe. Już nawet wiem gdzie, chociaż tutaj chyba mi się nie opłaca. Właśnie nie wiem z jakiego rejonu kopalnia może zebrać ten cały surowiec. Zawsze spróbować można tutaj postawić. Tutaj kolejną. Chociaż mi się wydaje, że stąd ta druga kopalnia chyba zbiera. I tutaj widzę, że mi się też już kończy. Jest źle. A może jeszcze jedno wybuduję? A co? Tak, zdecydowanie tu już się surowce skończyły. No, niech zejdzie jeszcze niżej. Muszę się upewnić. Tak, 70. Dobra, tu już się skończyło też. Ile okrętów mają te skurczybyki? Cała flota normalnie. A ten czemu nic nie buduje? A, desek nie ma. No, no tak. Racja. Ale zaraz, przecież stąd ma deski. O co tu chodzi? Dlaczego nie nosicie desek? Chyba, że nie jest w stanie wybudować, ale... Nie sądzę. No i nie chcę tam nieść normalnie, no. Co jest grane?
Coś mi tu nie pasuje. Znowu? A, no tak. Czyli jednak, zbiera. Czyli by trzeba było stawiać te kopalnie co dwa. Spiętrzenie towarów, oczywiście. No tak, bo ja ten kamień cały wyniosłem. Głupek. Teraz będę miał problem. Bo oni ten kamień muszą cały do portu zanieść. Aha, to narobiłem im roboty. I sobie też. O, budują tu wieżę. Może coś z tego będzie. Tutaj oczywiście katapulta, jak żeby inaczej. Gdyby wybudowali do końca tą wieżę, to ja bym się skusił i tam poszedł. W odwiedziny. A stocznia jak nie pracowała, tak nie pracuje. No dobra, ale teraz powinien produkować łodzie. A jak mu zmieniłem na statki, to było to samo. Jakoś nie chcieli przynosić, nie wiem czemu. Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. Może jest za daleko od wody, ale nie powinien być za daleko od wody. Bez sensu. W ogóle tego nie łapię. Albo może dlatego, że tutaj nie ma brzegu konkretnego? Przecież tutaj masz kawałek. O co ci kurde biega? Tu jest deska. Masz dwie już. A, bo oni chyba z... Dobra, nieważne. Oni w ogóle z innego magazynu wzięli te deski. Zamiast stąd. To za głupota. Budujesz ten statek, czy nie? Teraz ci dałem, żebyś budował statek. No i gdzie on jest? Produktywność mu podskoczyła. A ja nigdzie nie widzę, żeby cokolwiek robił. Tu go budujesz? Zaraz. A, tu, przy brzegu, dobra. Nie myślałem, że tutaj, centralnie, przed portem. To by było śmieszne. Tutaj też już się skończyło. No jednak... Nie, w sumie źle. Muszę jeszcze jedną postawić. Znowu spiętrzenie. No, ten chemdożony kamień. Kazałem im to wynieść wszystko. Dobra, statek powoli się buduje, wroga odepchnąłem po raz kolejny. Ja mu nie dam żyć po prostu. O, już skończyli tą wieżę, dobra, ale to tym się zajmę już innym razem. Tutaj żołnierzy nie będę wprowadzał, bo nie ma po co. A ile mam żołnierzy w rezerwie? 60. No teraz to mi się nie skończą. Przynajmniej przez jakiś czas. No dobrze, podróże morskie trzeba zostawić na inny odcinek niestety. Ciekawe, czy ja tam będę mógł cokolwiek wybudować. Zobaczymy. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was na kolejne odcinki. Do zobaczenia.